start. Kamil Szeremeta. Szybko, szybko, łatwo i przyjemnie. Tak miało być według wszystkich założeń. Natomiast wiadomo, zawsze pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, od razu w Madison Square Garden, były te nerwy przed wyjściem na ring? To znaczy, szczerze powiem, że nie odczuwałem jakichś tam tremy związanych z tym, że to jest Madison Square Garden. Chciałem się pokazać po prostu, jak najlepiej potrafię. Dostałem takiego przeciwnika, jakiego dostałem, Meksykanina. No. W pierwszej rundzie, jak widać, bo trafiłem go lewym sierpowym, dość celny. Druga runda to nie wiem czy to był rzeczywiście aż tak mocny cios. Ja byłem przygotowany na 10 rund, bo wstępnie przygotowaliśmy się na 10 rund, także gaz na pewno był. No ale poprzeczkę postawiłem sobie wyżej. Celuję wyżej i chciałbym dostać szansę, żeby móc pokazać się na tle mocniejszego zawodnika. Ja przed ważeniem rozmawiałem z trenerem Fiodorem Łapinem, właśnie poruszyliśmy ten temat pewnej presji ze strony DAZN. Wiadomo, że oni, podpisując z sobą kontrakt numer 2 w rankingu WBC, zobowiązuje, oczekiwali czegoś takiego, co zrobiłeś. Natomiast czy ty tą presję narzucałeś sam na siebie, czy po prostu była to taka złość sportowa, może nie złość, ale chęć pokazania tego, co potrafisz? To znaczy, zacznijmy od tego, że przygotowania i ogólnie stan mój na dzień walki był, można powiedzieć, naprawdę chciałbym, żeby zawsze tak się czuł, bo było wszystko, było oko, była szybkość, była naprawdę było wszystko. Nie pamiętam, kiedy do walki tak się fajnie czułem, chyba we Włoszech, wtedy kiedy zdobyłem tytuł mistrza Europy, naprawdę mówię, troszeczkę kombinowałem, to jest moja wina, nie chcę się żalić. W walce w Rzeszowie męczyłem się tam z zawodnikiem, z którym też powinienem szybciej wygrać, tak, a męczyłem się, no i wróciłem po prostu do starego schematu, czyli zero kombinowania. Boks jest ciężkim sportem, tak? Wszystko poszło do przodu, crossfity, diety, to wszystko, ale ja wróciłem po rozmowie z moim kochanym, zaraz powiecie, że podlizł ze mnie, trenerem Fedorem Łapinem, do po prostu starych schematów. Wróciłem do old tego. School. Old school. Wróciłem do tego, robiłem wszystkie te rzeczy, które robiłem do walki we Włoszech, bo to skutkowało, no. I teraz też, tutaj na tarczy nawet, w dzień walki, czułem się bardzo dobrze, nie przejadłem. Jadłem się, nie ważyłem dużo więcej, fajnie się czułem, lekko na nogach, naprawdę, i teraz po prostu wiem, że już nic na pewno nie będę zmieniał do żadnej walki. Czyli ten schemat można spokojnie powtórzyć teraz? Ten schemat chcę powtórzyć i na pewno go powtórzę. Współpracuję dalej z Radkiem Majewskim, moim kochanym dietetykiem, pozdrawiam cię Radku, z Białegostoku, jest dla mnie także i przyjacielem, tak, dietetykiem, wsparciem, i naprawdę też dieta, tutaj zrzucenie tej wagi było wszystko tu przewidziane, nie chcę ja żadnych już tam kombinacji, po prostu działam tak, jak to mam. Mini kontrowersja, ja mam nadzieję, że mini kontrowersja. Na powtórce siedziałem u Bogdana Rafaela, oglądając swoją walkę. Na pewno koledzy z Stanów Zjednoczonych napiszą dwa późne uderzenia. Szczególnie to drugie. Była nawet Krzysiu, poza kamerą Krzysiu Głowacki powiedział, że trochę późno było, żeby nic z tego nie było. Skończyło się dobrze. Natomiast powiedz, jak to wyglądało z twojej strony, bo rzeczywiście to drugie wyglądało, jakbyś zrobił pół kroku do niego. Niech pada. Patrzę teraz panu, patrzę teraz kibicom, przysięgam, że nie zrobiłem tego specjalnie, nie należę do zawodników, którzy faulują na 20, a teraz jeden walk pierwszy, jeśli to był faul, tak, nie zrobiłem tego naprawdę specjalnie, tak, naprawdę to był ferwor walki, sędzia tam mnie upomniał. Nie, tu protestów nie będzie. No nie będzie, ale to tak czasu nie cofnę, ale to nie było specjalnie naprawdę, patrzę w obiektyw i mówię to z czystym sercem. Prosto od Kamila Szeremety. Kamil, te wyzwania, jak wspomniałeś przed chwilą, oczekujesz, że będą coraz większe. No tutaj twój ranking jest w tej chwili taki, że predestynuje cię do walk o tytuł mistrza świata. Są różne kombinacje. Eddie Hearn mówi ten, tamten. Czego Fajnie. Byś teraz najbardziej chciał, ty jako pięściarz? Odpoczynku, tydzień czasu, spędzenia czasu. Trener zrobił. Tydzień wystarczy? Tydzień wystarczy, bo jest dużo, dużo rzeczy do poprawy, dużo rzeczy do nauki. Jeśli chcę wejść na ten wyższy poziom, a to już jest, już można powiedzieć, że już zaraz. Chciałbym się sprawdzać z lepszymi zawodnikami i po prostu dostać takiego zawodnika, który wyciągnie ze mnie jak najwięcej. Który zmusi mnie do tego, żebym wszedł na swój ten najwyższy poziom, bo naprawdę stać mnie na to. I
mam nadzieję, że stoczę taką, z takim przeciwnikiem walkę, który, kiedy będę mógł to pokazać. Na zakończenie, Eddie Hearn powiedział mi, że liczy na to, że po tym oczywiście zwycięstwie, które było zakładane, niejako wpisane, chociaż wiadomo, to sport nigdy nie wiadomo, liczy na to, że będziesz walczył tutaj w Stanach Zjednoczonych. To podróżowanie, jak widać, zupełnie ci nie przeszkodziło i jak myślisz, dalej będzie to ok, dzielić ten obóz treningowy, no bo to jednak trzeba będzie go dzielić między Polską i na przykład Stany Zjednoczone? To pytanie trzeba skierować do mojego trenera Fedora Łapina. Ja zrobię tak, jak on sobie tak jakby zaplanuje. Ja wierzę, ufam mu, że zrobi wszystko, żeby doprowadzić mnie do szansy, do dania siebie wszystkiego walce o mistrzostwo i ja jestem od roboty. Trener jest od myślenia, tak, od kombinowania, jak to wszystko ugrać, żeby forma była stuprocentowa w danym dniu, tak jak na przykład dzisiaj czy we Włoszech wspomnianie, a promotor ma swoją robotę. No, dość dobrze ją wykonał, bo mam kontrakt z największym promotorem Eddie Hearnem, jakim jest na świecie, tak, największy promotor. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję także Eddie'emu Hearnowi za możliwość i platformie DAZN, tak, bo żeby nie oni, to by mnie tu nie było. I dzięki trenerowi, tak, bo wiele mu zawdzięczam. A, to już rzeczywiście trener tutaj plusów dostał od Kamila. Trener nie słucha. Ja nie wiem, trener! Same dobre rzeczy mówimy, Fiodor. Nagrywa się, panie trenerze. Kamil, gratulacje lepszego debiutu w Stanach Zjednoczonych i w Madison Square Garden. Trudno sobie wyobrazić knockout Kamila Szeremety, 45 sekunda drugiej rundy. Pozdrawiam jeszcze raz. Pozdrawiam kibiców. Same dobre rzeczy mówimy, Fiodor. Nagrywa się, panie trenerze.